Dzień dobry wszystkim. Jak widać, przyjechałem na to miejsce dzisiaj z kopaczką. Pokupiemy, weźmiemy jakiś worek, dwa. Patrzcie, co wpadło po drodze. Taki kawał liny wpadną. Dobrze. Dobra. Przekupiemy coś, będziemy się odzywać za chwilę, jak coś z tego całego cyrku wyjdzie. Teraz podniosłem takie coś, nie wiem co to jest, coś do siedzenia i wychodzą spod spodu takie różne czary, szyby takie. Muszę to pozbierać, cofnąć dalej. Gdzie by się tu nie ruszyć, gdzie by nie kopnąć, tam coś wychodzi. No. Dobra, muszę to zacząć pakować, bo zakopię się. Taki odcineczek. Tu zacząłem trochę, tu jeszcze jakiś kawałek czegoś. Tu jest jakaś cegła szamotowa z pieca. Taki kawałeczek. Patrzcie na to. Tyle jakiś szyby, no. Szyb. Taka butla wielgachna. Nie wiem co to jest, ale to ma z 2 litry chyba. A, tu są ciekawe fanty. Ha. Patrzcie, ostatni krzyk mody. Piękny. Nawet rozmiar bo mogę podać. Nie mogę. Ale na mój gust z 37 na pewno. Szkoda, że jeden, ale tu piękny komplecik. Dobra, pakuję ten cały szajs do woreczka i za chwilę się odezwę, jak to będzie spakowane. Dobra, to znikło. Tam została taka. Nie wiem co to jest, sztywne. Tu jest cały wór. No wór mi jest do pasa, więc wypakowany. Szkło teraz na kopie jakieś. I może jakieś lżejsze rzeczy. No i koniec, po miejscu będzie. Dobra, kopiemy. Szkoda czasu, bo zimno. Teraz przy tym kopaniu jakiś transformatorek wyszedł. Miedziuchą. No i fajnie. Tu już odkładam na bok takie folie. I szkła się zbiera. Ale pokażę. Dobra, jak widzicie, przekopałem tu już ten cały rejon. Tu już jest gruz dalej. Non stop wychodzi szkło i takie folie, rękawiczek już chyba z 10 par wyszło, takich spowalniczych. Nie wiem co tu, jakiś Fachman, pseudo Fachman rękawiczki wyrzucił czy co. Dobra, dojadę do tamtego, co ostatnio żem kopał, żeby był taki jeden obszar obczyszczony. Nie wiem co tu jeszcze zabiorę. Szkła już za chwilę też mi nie, miejsca nie będę miał. Mam jeszcze drugą torbę. Ładuję tam wszystkie złomowe rzeczy. Parę już tam wyszło. A teraz wyszło taki drucik aluminiowy. No i wcześniej wyszły, jak widzicie, liny, żeście widzieli. I takie sprężyny. Taka obsprężynowanie, nie wiem, z czegoś tam jeszcze. Dobra, lecimy dalej. Teraz fajny gadżet wyszedł. Patrzcie, takie ucho ma. Szklane to jest, grube. Szkoda, że ukruszone. To taka ala szuflada, nie? Ciekawa rzecz musiała być.
Szkoda, że nie stało, szkoda. Teraz się trafiła butla. Patrzcie. Chopin. Chopin skończył w lesie na Hasioku, no. Normalnie szok. Wywodzą butle jakieś. Multum szkła. Szyby takie. Bardzo się to źle. Źle się to kopie. Patrzcie. Szyba koło szyby. Tu tak samo, żem kopnął też. Żmudna robota, dubanina, jak nie wiem. Dobra, udało mi się przekopać z tym. Tyle zostało do zabrania. Ale nie ma źle. Rozwalił ktoś tu. Tu wszystko przekopane już. To jest twarde, zostawiam. Patrzcie, ile szyb. To akurat nie. Cała praktycznie torba, 80% to tu są same kawałki szyb. Te całe butelki wrzuciłem do drugiej torby. Będzie trzeba się zwijać stąd. Tak już nic nie zabiorę, nie chcę rozkupywać tego, żeby taki syf tu został. A, no troszkę jeszcze roboty jest. Idę tak poszperać z kopaczką z ciekawości. Może coś się ciekawego znajdzie. Mały rekonesans zrobiony. Tu jest spoczął pies kachlowy. Więc nie wiem, czy nie będę go chyba w ogóle ruszał. Tu jest jakaś torba. Mega sztuczna jakaś. Z komuny widać. Tu jak widać spoczął grubaśne szkło. Kineskop z telewizora. Oj, tu są plastiki, butelki, ale to takie jest znośne, bo nie ma tam szkła takiego pobitego mniej więcej. Tu jest jakiś temat. Nie mam pojęcia, co to jest za badziewy jakiś. Nie wiem, czy gumoli, czy coś. Tu mi się wydaje. Mi się wydaje, że to jest, basen. Nie wiem, takie mam. Tak mi się wydaje, że to jest basen. Choć czy ja wiem. Basen chyba nie ma takiej struktury z drugiej strony. No nie wiem, na linoleum to nie był, znaczy taki kolor dziwny. Ach, cholera wie. I tu to leży i ciut dalej też tam. Reszta tego. O, tam znowu szyby. Szyby i gruz. Dalej się nie zapuszczą, bo szkoda nerwów. Ale powiem szczerze, że dzisiaj, znaczy dzisiaj, ostatnio już dużo poszło, ale dzisiaj kawał przekopany jest. Dobra, lecimy do auta. Dobra, już koło auto. Dwie reklamówki. Oczywiście musiałem dwa kursy robić, bo ten wór jest ciężki. Zresztą widać, jaki jest wysoki. Padła mi teraz znowu taka stara lina. Nie wiem, czy to po zrywce drzewa, czy co, po czym. Ale jak mieliście styczność z taką liną, jakby tak zwierzę jakieś w to zahaczyło, albo grzyby aż, nie polecam. Niezbyt to jest przyjemne. Dobra, kochani. Zapakowane i lecimy. I pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają. Do następnego. Cześć.